tych właśnie kompozytorów w takiej bliskiej przyjaźni byliśmy z Lutosławskim. To ja potem jakoś nauczyłam się słuchać jego muzykę, zresztą uważam, że ona jest do osiągnięcia w słuchaniu. Ale bardzo to było miłe, myśmy się spotykali, no u nich przeważnie. I urządzali takie kolacyjki albo spotkania na kawę. Lutosławski był człowiekiem, dla którego muzyka była absolutnie wszystkim, ale nie wyłączył się z życia społecznego i pamiętam, że to był okres ruchów Solidarności i pierwsze spotkanie, on właściwie zainicjował przyjaźń z nami, ponieważ myśmy się nie znali, on zadzwonił do nieznanych właściwie ludzi, ale już wiedział, do kogo dzwoni, zadzwonił do Artura i do mnie z prośbą, żebyśmy do niego przyszli z wizytą. Więc to było dosyć nieoczekiwane, ale bardzo miłe, bardzośmy się z tego cieszyli i na domiar tamże, przy tej samej w tym spotkaniu był obecny Adam Michnik. No więc taki zespół powiedziałabym, nie tyle w zespół właśnie, bo każdy trochę od lasa do sasa do lasa, ale chcę tu powiedzieć, że Lutosławski jak gdyby mimo wielkiej pracowitości muzycznej nie odżegniwał się także od spraw społecznych. Kończone. Myśmy byli między innymi, chociaż na pewno nie tylko, ale między innymi byliśmy źródłem jego informacji o tym, co się dzieje w tym świecie nieoficjalnym w Polsce, ponieważ mieliśmy bardzo wielu znajomych. No i do tego stopnia on się dał wciągnąć w te problemy jak gdyby społeczno-artystyczne, no jednak nie można powiedzieć jak narodowe, nie lubię tego słowa, ale tak, że poprowadził drugi kongres kultury, po tym pierwszym o tyle nieudanym, że został przerwany stanem wojennym, bo był bardzo udany, tam były świetne wystąpienia, do dzisiaj cytowane. Ale ponieważ postanowiliśmy jeszcze jeden kongres zwołać, nawet byłam w tym takim komitecie przygotowawczym do tego i on się zgodził w ogóle wygłosić pierwsze przemówienie. No, pierwsze przemówienie oczywiście musiało zawierać pewne elementy tych naszych oczekiwań, prawda, i tych naszych naszej niezgody. Tutaj mamy gdzieś jakieś takie zdjęcie, gdzie siedzimy na tym jego przemówieniu. Holoubek, Woroszylski, Artur. Najdziwniejsze, najbardziej, że tak powiem, odrębne środowiska, ale myśmy się bardzo zawsze komunikowali z tymi środowiskami. Myślę, że to na dobre wyszło i nam, i nawet temu, co pisaliśmy. Przecież ja gadałam. Jakiej muzyki najwięcej pani słucha? Jakich kompozytorów najwięcej? Tutaj mam też taką opowiastkę. Mianowicie moim ulubionym kompozytorem jest Haydn. Zbieram jego płyty i właściwie nieustannie gram sobie Haydna, bo to jest ogromna, bardzo bogata twórczość.